Nie, no dobra. Gdzie do cholery jestem? A, pokój Yennefer. Dobra! Ja to z daleka takich jak nie rozpoznałem. Potrzebujesz pomocy? Coś jak jakiś minów? Dobra, co ja tutaj mogę zrobić generalnie? Bo mam jeszcze... Tak jakby całe Skellige do zwiedzenia. Nie ruszałem się za bardzo. No to miejsce jest, no... jest gigantyczne. Dobra. Zacznę od tego, co już miałem jakby... O, tu coś jest. Nie, naprawdę, dobra. Muszę zacząć zwiedzać to miejsce. Zacznę od tego, co już mam jakby odnalezione. Czyli to z tą cholerną czarną perłą. Chyba, że... niby to też mogę razu zrobić. To jest kurde Molt Trondar. Tutaj, dobra. Służymy tej, która jest dziewicą matkońską. Mam na ciebie baczenie. Erwena, lub ty zaiste, prawda? No ja nie bym tego kolesia faktycznie zabił, bo pfam na jego skarby, ten typ nie powinien włazić po ziemi. Nie, ale podbiedę są przeklęty przez... no cóż, poginie. Ta jego nowa bramka to jest Łoż w mordę. A, dobra, co mi szkodzi. Każda droga jest dobra tak długo, jak prowadzi do celu. Jorre, baranie, jeszcze coś upuścisz, to cię pod kilem przeciągnę. Możemy porozmawiać? Nie widzisz, że łódź szykuje. Będziemy polować na nilfgaardzkie psy. A ja na grubszą zwierzynę, Mord Varga. A, to takie buty. No, pytaj. W imię Frey. Słyszałem, że jako jedyny przeżyłeś atak Morgvarga i jego kompanii. Tak, udało mi się uciec. Widać, wielka matka nade mną czuwała. Ale nad kapłankami już nie. Ano nie. Morgvarg kazał je spętać, a potem podrzynał im gardła jak koniom na ofiarę. I śmiał się. Śmiał się, rozumiesz? Ale arcykapłanka Ulwę ostatnim tchem jeszcze go przeklęła. Skoro jak bestia jesteś, będziesz nią na wieki. Święta kobieta. I co się wtedy stało z Morgvargiem? Ciężko uwierzyć, ale wraz porósł futrem. Twarz mu się wyciągnęła w pysk, jak u wilka czy u psa. Zawył, rzucił się na swoich ludzi. Próbowali uciekać. Ale on szybki był, jak piorun. A jak którego zabił i w zęby chwycił, ten zaraz w popiół się rozsypał. O tak. Niedobrze. Klątwa musi być złożona, wielopoziomowa. Taka jest moc Wielkiej Matki. Czemu nie pomogłeś kapłanko? A co ja mogłem zrobić? Sam jeden przeciw całej drużynie zbójów, co... No i czego się tak gapisz? Dziwię się. Zwykle macie obsesję na punkcie honoru, odwagi i tak dalej. A ty tak po prostu zwiałeś? Nie jestem z tego dumny. Od tego dnia szukam godnej śmierci na morzu. Ale bogini nie chce mnie do siebie wezwać. Jeszcze. Ep. I co się w tym... Miśnik. Niedobrze. Tak. Dzięki za pomoc. Oby bogini prowadziła twój miecz. Dobra, to teraz muszę je pozbyć Morgvarga. Blady jest. Wczoraj nie szanujesz naszych obyczajów. Bogini, dasz mi podtrzymać miecz? Nie,
A propos trzymania miecza. Czy tam potrzymać się, jeśli go naprawisz? Ale wątpię, że będziesz w stanie. Nie, to przecież w tej zakładce. Przydałby mi się sprzedać ten cały syf. A nie, to są partnerskie. Kowalskie, tak, proste. No teraz ma 60 parę, no to jeszcze raz. Jeszcze raz mówię. Mogę? Serio? No dobra. Dobra, zastanówmy się. Tyle. Gdzie ja polazłem? Jeszcze raz wlecę tutaj. No to po prostu zaskoczę. No. Jesteśmy. Hoppa! Widać Morkwark łatwo nie odpuszczę. Widać Morkwark łatwo nie odpuszczę. Jak tam wleść? Podejrzewam, że potrzebuję tam wleść, ale... No dobra, na razie muszę sobie trochę się pokręcić. Ostatni raz widziałem go w tej chacie tutaj. No, również wygląda jakoś gorzej. Wahoo. A, jest im drugie wejście. Dobra. Klucz! Gdzie klucz, Remont? Gdzie klucz? Wszystko co moje w kapitularzu, w skrzyni. A klucz, klucz gdzie? Myślisz, Remont? Złodzieju, draniu, kurjarza! Nic nie wart jesteś! Znajdę klucz i bez siebie, baranie, turniu cholerny, pusty łbie! Idealny przyjaciel, cierpliwie słucha, nie mądrzy się. To tak nie działa? Nie. Co to jest? Aha, to jest ta szpara, którą wrzucał te. Zrzucał kości. Wszystko jasne. Od dołu idzie przeciąg, coś tam jest. Jakaś jaskinia? Od dołu idzie przeciąg, coś tam jest. A, czyli skrzynkę już znalazłem. Znaczy, kluczyk już znalazłem, tylko teraz... Drzwi do kapitularza? Nie wiem, gdzie jest kapitularz. A, na szczęście jest wskazany
Całe szczęście. Hopa. A, wszystko jasne. No proszę, dziennik. Czas troszkę poczytać. Usiądźcie, drogie dzieci. Dzień 24. Tiostar mądry dowiódł, że nie zasługuje na swój przydomek. Zapłacił, żebyśmy nie najeżdżali jego wsi i zadowolony z siebie dwoło straże. Łatwiejszej roboty nie pamiętam. Mężczyzn zażarliśmy we śnie, a kobiety zażarliśmy do świtu. Łupu, wiele z tego nie było, ale zabawa przednia. Dzień 26. Jak mieliśmy odbijać z Ranewik, słychać było huczenie sowy. Zły moment, więc kazałem wracać do brzegu. Pukę śmiał się, że niby jestem taki odważny, a bogów się boję. Wyrzuciłem go za burtę z nożem między żebrami, ale widzę, że i tak straciłem chłopaków poważanie. Trzeba będzie im pokazać, że kto ma największe jaja na Langskipie, bo jeszcze przyjdzie im do głowy coś głupiego. Dzień 33. Wizyta na Hindersfjall udana, kapłanki martwe, pomnik przewalony, święte księgi w ognisku, beczki z miodem otwarte, srebra podzieliliśmy. Ja wziąłem Wota, Norluf, syn Odeleka. Dobra, nieważne. No i dobrze, więcej dla nas. Jutro popłyniemy. A tak. Syn Einara zrezygnował ze swojej działki, bo się boi gniewu Frey. No i dobrze, więcej dla nas. Jutro płyniemy na Spikrog. Zobaczymy, co tam kupczyki na targ zawiozły. O, proszę. Czy to troszkę inaczej wygląda? Tu są jeszcze drugie drzwi. To. Drugi pasur. O! Brzmi ciekawie. Aż sobie szybciutko zobaczę, co to jest. Długi pasur. O! No faktycznie interesujące, ale poziom nie ten. Dobra. Będę musiał coś pokombinować. Tymczasem, gdzie tu jest... w lewo. I przed siebie. Serio, nie mogę tego otworzyć? Podejrzewam, że... Jest też drugi obiekt klątwy, w sensie właśnie sam to radar. I dlatego są problemy. Znaczy, jak mało było normalnych problemów. Dobra, normalnych, też dużo powiedziane. Nie. Skakał nie będę. Lidl na Frey. Okłamałeś mnie. Co? Klnęłeś się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morkwarga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy, ale jednego nie przewidziałeś. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem.
Nie przyszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. To czego wypytujesz o przeszłość? Bo muszę wiedzieć, co naprawdę stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdejmę klątwy z Morkwarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po rach na rok. Jeden dzień dłużej. Może cię to zdziwi, ale zdanie kłamcy i mordercy mnie nie interesuje. Przy Morkwargu to ja jestem kurwa święty. Byłem na wielu rajdach. Zabijałem kobiety, dzieci, co tam się pod topór nawinęło. Ale kapłanki? Tego było już za dużo, nawet dla mnie. Jak już było po wszystkim, a Morkwark i reszta sobie popili, wyciągnąłem to. Na szyjnik z wilczym kłem, pokrytym runami. Dostałem go od ojca. Godny mojej osady. Mówił, że jeśli kogoś zranię tym zębem, skażę go na los gorszy niż śmierć. No, no i się sprawdził. A tyś wspomniał może, jak to odkręcić. Trzeba oddać kieł przeklętemu, ale nie dostaniesz go. Niech sukinsyn cierpi. Kapłankom naprawdę zależy na tym, żeby odzyskać swój ogród. A ty chyba jesteś im coś winny, prawda? Dobrze, trzymaj. Ale w zamian chcę jednego. Nikomu nie powiem o twojej przeszłości. Słowo. Nie o to chodzi. Wygadasz, znajdę cię i zabiję. Jak Morkwark znów będzie człowiekiem, nie daj mu odejść. Pod żadnym pozorem. Chyba trzeba było cię zabić, stary. Ciekawe, czy taki mocny na jakiego wygląda. Chcę się przekonać. I tak nie planowałem dać mu odejść. Skarb czy nie skarb, gnida pozostaje gnidą. Jak na moje, to może trafić do ziemi. Tym bardziej, że kasą raczej sporo i nie potrzebuję dodatkowo jego hajsu. No i znów się spotykamy. Zakończyć! Odczaruję! Masz, załóż ten naszyjnik. Akurat głowca mi starczy! Nie mądrzyj się, tylko zakładaj. Jestem wolny! Wolny! Wreszcie! Wreszcie! Zajdę zaraz do tawerny! Zeżrę wieczka zdrożna, olburacze i wołu! Osuszę beczkę piwa! I hajda w morze! Zapomnij już o mnie! To im się, kurwa, przypomnę, że w Nowigradzie dym zobaczą! Chyba sobie je robisz. Nie pozwolę na to. To po chuj mnie odczarowałeś. Żeby cię zabić. Raz na dobre. No uderz. Dość tego. No. I tyle w temacie. No to wróćmy. Jupa. Drogowskazu.
Dobra, dobra. Ostatni raz się poświęcę. Przejdę tą drogę, tę drogę, no, cokolwiek. Ty, która... Witaj. O co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morgwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Trzymam cię za słowo, Wiedźminie. Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. No teraz muszę zastanowić się, z jaką stroną chcecie zająć w tym momencie.